Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo, pani marszałek, państwo ministrowie, panie, panowie posłowie. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zawarte w druku 1850. Sejm na 51. posiedzeniu 11 października 2013 roku zgodnie z artykułem 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował wspomniany projekt ustawy zawarty w druku 1788 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja projekt ten rozpatrzyła 22 października 2013 roku podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowisk, których bezpośrednio bądź pośrednio zapisy projektu ustawy tak zwanej okołobudżetowej dotyczą. W komisji uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych i organizacji gospodarczych, którzy wyrażali swoje opinie w zakresie kilku bloków spraw dotyczących m.in. wyrobów tytoniowych, wyrobów spirytusowych i problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a także z tak zwanym zamrożeniem funduszu wynagrodzeń. Najwięcej czasu zajęła komisji tematyka związana ze sprawą zrównania otwartego i chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan minister Jarosław Duda, bardzo szczegółowo przedstawił zasady równania wysokości pomocy dla osób niepełnosprawnych w związku z ich zatrudnieniem. Przypomniano i podkreślano, że ta zasada zrównania wysokości pomocy na obu rynkach pracy była odraczana od 2008 roku, kiedy to Wysoka Izba podjęła decyzję o tym, że pracodawcy z otwartego i zamkniętego rynku pracy powinni dostawać dofinansowanie w tej samej wysokości, dlatego że uznano, iż nie ma merytorycznego uzasadnienia dla różnicowania tego wsparcia poza stopniem i rodzajem niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. Zwracano uwagę, iż podstawowa zasada, na której oparty jest system wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, polega na tym, że im mniej osób z niepełnosprawnością pracuje, tym więcej jest wkład do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak podkreślano, na szczęście osób niepełnosprawnych pracuje coraz więcej, stąd wkład na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mamy coraz mniej, ale wydatków funduszu na dofinansowanie zatrudnienia jest coraz więcej. A przecież Państwowy Fundusz Rehabilitacji oprócz zadania polegającego na wspieraniu rynku pracy ma również inne, równie ważne zobowiązania w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Dyskutanci podkreślali również, że minister finansów na tym zadaniu nie zmniejsza środków i nie można mówić tu o robieniu jakichkolwiek oszczędności. Zwrócono też uwagę na sprawę dopuszczalnej pomocy publicznej w ramach Unii Europejskiej, o czym musimy pamiętać, gdyż Polska nie realizuje zobowiązania wdrażania przepisu unijnego dotyczącego pomocy publicznej, który to od 5 lat przesuwamy, a takie działanie może być groźne dla tych, którzy z tej pomocy publicznej korzystają. Zwracano uwagę na potrzebę rozważenia wydłużenia czasu wprowadzenia tych zmian. Takie propozycje wysuwali zarówno przedstawiciele Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, uczestniczący w posiedzeniu Komisji Finansów, oraz przedstawiciele pracodawców, wskazując, że taki krótki czas wprowadzania tych regulacji, istotnie zmieniających sytuację pracodawców osób niepełnosprawnych, może zachwiać ich stabilnością. Dlatego wskazywano na potrzebę wydłużenia vacatio legis w ramach możliwości budżetowych, jakimi dysponuje Fundusz Rehabilitacji. Panie i panowie posłowie, przedstawiciele branży tytoniowej i spirytusowej podnosili podczas posiedzenia komisji, iż wzrost akcyzy planowany przez rząd jest zbyt duży, a skutkiem tego wzrostu może być ucieczka do szarej strefy i spadek wpływów budżetowych. Na wszystkie pytania i wszystkie postawione problemy podczas dyskusji bardzo szczegółowo odpowiedzi udzielał minister finansów, pan Jacek Kapica. Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych Komisja Finansów rozpatrzyła szczegółowo wszystkie artykuły projektu ustawy, również zgłoszone przez grupę posłów poprawki. Które to poprawki dotyczyły? Skreślenia artykułu 1, artykułu 10 i artykułu 11
które związane są z funduszem socjalnym, skreśleniem artykułu 2, 6, 8, 21 i 22 związane ze stażami medycznymi z Funduszu Pracy, skreślenia artykułu 3, zmniejszenia dofinansowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, skreślenia artykułu 7, tego dotyczącego podwyższenia akcyzy i skreślenia artykułu 26, inne przeznaczenie wydatków Funduszu Rozwoju Kultury. Wszystkie te poprawki zostały przez komisję rozpatrzone i większością głosów odrzucone. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie przedłożonego sprawozdania. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej został przyjęty przez członków komisji 26 głosami za, przy 6 przeciwnych i 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo.